Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie klawiatury Tesoro Lobera. Jest to najnowsza klawiatura podświetlana tego producenta. Dostępna jest w różnych wersjach z przełącznikami mechanicznymi, a także z przełącznikami membranowymi typu plunger. Tu właśnie mamy taką wersję z plungerami, kosztującą 339 zł. Kartonik oczywiście w stylu Tesoro, bardzo fajnie zrobiony. Po bokach mamy podstawowe cechy. Anti-ghosting, czyli USB Full and Key Rollover, próbkowanie na poziomie 1000 Hz, 3 przełączniki do Mac, wejście na zasilacz, podświetlenie praktycznie w nieskończonej liczbie kolorów, przyjazne oprogramowanie oraz nagrywanie makr w locie. Tutaj na górze kartonika widzimy jeszcze taki schemat tych przełączników, jak one wyglądają. Nakładka, struktura przypominająca przełącznik mechaniczny oraz gumowa podkładka. No i z tyłu widzimy bardzo, bardzo ciekawy obrazek. Tutaj mamy też informację, że mamy porty USB, wejście na słuchawki, mikrofon i wejście na ładowarkę po to, żeby w tych portach zwiększyć napięcie, dzięki czemu urządzenia możemy naładować szybciej. Klawisze multimedialne, podświetlenie boczne, plastik przypominający metal, nagrywanie makro w locie, antypoślizgowe stópki, 5 profili graczy i 3 dodatkowe przyciski do przełączania się pomiędzy ustawieniami. Ok, zabieramy się za rozpakowanie klawiatury. Jest solidnie zabezpieczona. Wyjmiemy sobie wszystko i zaraz do was wracam. Ok, cała zawartość zestawu jest już na wierzchu. Mamy oczywiście zasobnik z instrukcjami i pewnie też będą tutaj sterowniki. Ok, tak, jest płyta ze sterownikami dostosowanymi do klawiatury Lobera. Ten panel sterowania u Tesoro zawsze wygląda efektownie, dokładnie tak samo jak pudełko. I tutaj mamy jeszcze, tak, instrukcja, opis wszystkich funkcji, przycisków i tak dalej. Oraz, moi drodzy, reklamówka. Czy mamy tutaj coś nowego? Durandal eSports Edition, różne wersje Durandala. Tą wersję Ultimate i wersję zwykłą testowaliśmy. Koladę również testowaliśmy. Lobery aktualnie są podawane testom. Kuweny testowaliśmy. Tej wersji z wirtualnym dźwiękiem chyba jeszcze nie ma w sprzedaży, ale być może ją też przetestujemy. Myszki. Gandiva oczywiście była, Gani był i Shrike był przetestowany. Podkładki także testowaliśmy dwie albo nawet trzy. I jeszcze jest fajna obudowa od Tesoro, która może kiedyś będzie dostępna także do przetestowania. Jeśli będzie, to chętnie też ją przetestuję. Ok, instrukcję mamy za sobą. Zobaczcie, jest taki kabelek do zasilania. Czyli USB, a tutaj mamy wtyk taki ładowarkowy, powiedzmy, z zasilaczy. Zdejmujemy sobie to zabezpieczenie. Ale zanim zobaczymy dokładnie klawiaturę, spójrzmy jeszcze na kabel. Kabel, moi drodzy, tak czy tak ma już swoje osobne zasilanie do portów USB. Czyli jeden wtyk USB dostarcza zasilania do podświetlenia, do samej klawiatury, a także do tych wszystkich funkcji podstawowych. Drugi zasila porty USB. Mamy także wtyki mini jack do mikrofonu, do słuchawek. Wszystko jest podłączane. Czyli po prostu możemy przedłużyć naszą kartę dźwiękową i podłączyć ją bezpośrednio tutaj do tego panelu. Dwa porty USB 2.0, wtyk na zasilacz oraz wejście mikrofonowe, słuchawkowe, tak żebyśmy nie musieli gdzieś tam nurkować do obudowy, tylko podpiąć do klawiatury, co jest oczywiście dużo łatwiejsze, dużo bardziej dostępne. Natomiast sama klawiatura, powiem wam, że robi super wrażenie. Prawie tak jak kolada, która jest stała z aluminium, to tutaj mamy taką wersję, powiedzmy, kolady w plastiku, która wygląda bardzo fajnie, przypomina ją troszeczkę. Tutaj mamy plastik przypominający taką ryflowaną stal. Bardzo ładny element jest także tutaj, to logo Tesoro. Tu mamy ten przycisk do makr, jak dobrze widzę. I tu jakiś tryb gamingowy. To było w poprzednich klawiaturach, więc funkcje się powtarzają. Zobaczcie, natomiast ta część obudowy przypomina szczotkowane aluminium. Też wygląda bardzo ładnie. Ten plastik u Tesoro jest bardzo wysokiej jakości, jest bardzo trwały, nie brudzi się, jak widzicie, wszystko jest matowe, nie ma żadnych świecących elementów. No i same klawisze na plungerach. Jedną klawiaturę ostatnio z plungerami testowałem, pamiętacie dobrze, tak więc tutaj uczucie mamy podobne. Taki delikatny klik i ciśnięcie przypomina
przełączniki Cherry MX Black. Natomiast jak słyszycie, klawiatura jest bardzo cicha, dużo cichsza na pewno niż klawiatury mechaniczne. No i to, co widzieliśmy na opakowaniu, czyli klawisze multimedialne, przełączniki profili oraz takie trzy klawisze na dole. Klawiatura nie jest taka ciężka jak mechaniczne, chociaż jest dość masywna. A od spodu mamy antypoślizgi i podwyższenia dwustopniowe, moi drodzy. To większe jest gumowane, natomiast to mniejsze nie jest. Jak to działa w praktyce, zobaczymy sobie już w testach. Ok, to było na tyle, jeśli chodzi o klawiaturę Tesoro Lobera w wersję na plungerach. W teście zobaczymy także podświetlenie. To będzie na pewno super widok. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!